Witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Więc sezon czwarty wystartował niedawno, kilka dni temu. Jest fenomenalny. Ja się bawię w nim świetnie. Mam nadzieję, że wy również świetnie się w nim bawicie. A w dzisiejszym filmie pokażę wam pewne sekretne zadanie fabularne. Ponieważ jeżeli teraz wejdziecie sobie w zakładkę zadań i zadania fabuły, to zobaczycie, że jest część pierwsza, ale będzie ona dostępna dopiero za kilka dni, dokładnie mówiąc we wtorek. Będzie dostępna pierwsza część. Jednakże już teraz w grze można znaleźć sekretne zadanie, za które można otrzymać trochę expa. Plus na sam koniec tego zadania można jeszcze otrzymać jeden cały pełny poziom karnetu bojowego. Więc teraz udamy się do gry, pokażę wam, gdzie to zadanie znaleźć, no i wykonamy je sobie. Zobaczymy, czy jest ono łatwe, czy też trudniejsze. No, mogę od razu powiedzieć, że nie jest to coś, nad czym będziecie spędzać niezliczone godziny. Okej, więc jesteśmy już w grze, jak widzicie. I miejscem, do którego musimy się udać, jest jedna z nowych lokacji dodanych w tym sezonie, czyli Raft, lub też po polsku Ratwa. Lądujmy na razie może gdzieś tutaj. Ładnie, tutaj znajduje się raft. Próbujmy znaleźć jakieś rzeczy, żeby przeżyć. Dobra. Wow. Plus. Agresywni ci ludzie. Dobra. Teraz chyba będą wszyscy. Dobra, więc musimy udać się na tą oto tutaj właśnie, nie wiem, mały jakby fragment. Znajduje się on dokładnie tu. Tutaj. W tym oto miejscu. I tu mamy różowe drzwi. I mamy opcję nasłuchuj. To chyba oczywiste, że dałam się złapać. Normalnie bym na coś takiego nie pozwoliła. Ja tu tylko zbieram informacje. Poza tym to najlepsze obozowisko na wyspie. Zamierzasz pomóc mi w misji, czy jesteś tu tylko po to, by zdradzić moją kryjówkę? Mamy tajne zadanie. Pozyskaj chip identyfikacyjny ze strażnika i dostarcz go Gwenpool. Nagrodę dostaniemy 15 tysięcy expa. Więc przyjmujemy to zadanie. Tutejsi strażnicy noszą chipy identyfikacyjne z tajnymi informacjami. Rozwal strażnika, ukradnij mu chip identyfikacyjny i przynieś go mi. Jasne? Jasne jak słońce. Dobra, więc musimy pozyskać chip ze strażnika. Musimy znaleźć najpierw strażnika. A akurat tutaj w rafcie takowi się znajdują. Więc nawet nie będzie jakoś bardzo ciężko go wykonać. O ile tylko. Wrócę na górę. Dobra.
Okay, tu mamy Emmę Frost i nie chcemy atakować. Chcemy znaleźć jakiegoś strażnika. Przyjmy się. Cześć, tu jakiś zdecydować. Strażnik. Okej. Okay. Ty powinien się jakiś... O, właśnie. Mamy strażnika. Atakujemy go. Dobijamy. I mamy chip zebrany. O, mamy jeszcze jednego. Ale to już jest tak go. Na dobitkę go dobiliśmy. Teraz więc mamy ten chip. Teraz musimy wrócić do celi Gwenpool i dostarczyć jej owy chip. Wracamy tutaj. Po tyrolce. Oddajemy jej go. Masz chip identyfikacyjny. Super. Grzebie dane. Przegrzebie dane i zobaczę, co da się znaleźć. Zajrzyj do mnie później. Tylko nie zdradź mojej snajperskiej kryjówki. Chcę dobić do rangi Unreal przed końcem sezonu. Dobra, więc mamy pierwsze zadanie wykonane. Teraz, jak wejdziecie właśnie sobie w zadania fabuły, to macie tajne zadania. Pomóż Gwenpool wykonać misję w więzieniu Raft. Mamy 1 na 3. No i za wykonanie właśnie wszystkich tych zadań otrzymujemy jeden pełny poziom. Mamy na to 2 tygodnie i 2 dni. Od momentu, kiedy nagrywam ten odcinek. No i musimy wykonać jeszcze 2 zadania. Jednakże, zobaczycie... Możesz wpaść w następnym meczu. Na razie gram rolę uwięzionej. Więc każde z tych zadań chcę zrobić w osobnym meczu. Więc ja teraz robię cięcie. Widzimy się już w kolejnym meczu, gdzie wykonamy kolejne zadania. Dobra. Więc witam was w kolejnym meczu. Ponownie jesteśmy przy celi Gwenpool. I ponownie nasłuchujemy. Wiadomość dobra i zła jednocześnie. Na chipie były jakieś informacje, ale nie wszystko, czego mi potrzeba. Musisz włamać się do systemów Raft za pomocą hasła Duma. Nawiasem mówiąc, to Cynthia. Znaczy się hasło. Ktoś tu chyba bardzo kocha mamę. Mamy kolejne tajne zadanie. Wprowadź hasło Cynthia do komputera i wróć do Gwenpool. Ponownie nagroda 15 000 expa. Zbieramy zadanie. No i lecimy. To musimy udać się do Raft i tam już widzimy ikonkę, gdzie znajduje się ten komputer. No dobra. To mi nie wyszło. Ale mamy nasz komputer potrzebny. Więc podchodzimy, wkładamy pendrive i podajemy hasło Cynthia. Witaj, Wiktorze. Teraz możemy już wrócić. Okej. Możemy wrócić. No dobra. To ponownie nie wyszło. Wracamy do Gwenpool. Zbywamy się niepotrzebnych ludzi. Masz pendrive i nic nie było zaszyfrowane? To on nie miał być jakimś super geniuszem? Nieważne. Niech na to wszystko zerknę. Wróć później. Jak sądzisz, czy ma tu hasła do kont bankowych? Kupiłabym sobie skuter wodny. Dobra. To było zadanie numer 2. I ponownie wchodzimy w zadania. Widzimy, mamy już 2 na 3. I ponownie, jeżeli teraz próbujemy znowu z nią porozmawiać, to znowu nam powie, że mamy wpaść w następnym meczu. Więc no. Kolejne cięcie. Okej, okay, witam was w trzecim, ostatnim meczu. No i co?
To odbierzmy nasze trzecie i ostatnie zadanie od Gwenpoola. Dobra, ostatni etap planu. Włam się do Raft i ukradnij trochę chipów komputerowych. Ja zostanę tutaj i będę tłuc słabiaków, dopóki nie przyjdzie następny krąg burzy. Rory dostanie chipy, ty zdobędziesz chwałę, a ja dokończę swój karnet bojowy. Wszyscy wygrywają. Fajne zadanie, ukradnij części elektroniczne ze skrzynek w więzieniu Raft i dostarcz je do Gwenpool. Dobra, więc chodźmy po te skrzynie. I przy okazji też powiem taka jeszcze jedna ważna rzecz dotycząca tych zadań. Musicie je wykonać w tym samym meczu, w którym te zadania odbierzecie. Czyli nie możecie odebrać zadania w jednym meczu, a na przykład w kolejnym go wykonać. Jeśli by się tak stało, że nie wykonacie tego zadania, to potem w kolejnym meczu musicie je na nowo odebrać, no i wiadomo, zrobić od zera, zacząć jego wykonywanie. Więc dobra, więc tam mieliśmy pierwszą skrzynię. Tutaj teraz mamy drugą skrzynię. Jest o tyle dobrze, że są one wszystkie oznaczone, więc nie będzie problemu z ich znalezieniem. I tutaj mamy skrzynię numer 3. Tamtej oto wieży, powiedzmy. Okej. Okay. Jeszcze nas dziki Thanos odwiedził. No ale dobra. Chodźmy po tą skrzynię odebrać. No i mamy 3 części elektroniczne. Wracamy do celi Gwenpool. Dostarczamy jej owe części. No i odbieramy naszą nagrodę. Tak jak mówiłem, zadania nie są trudne. No jedynie co, no to tyle, że trzeba je poświęcić na nie przynajmniej 3 mecze. Doskonale. To właśnie takie chipy, jakie chciała Shuri. Tak przypuszczam. Zaczęła mówić coś na temat szczelinologii stosowanej i odpłynęłam. Tak czy owak, świetna robota. A teraz idź sobie. Muszę ukończyć zadania dnia. No i jak widzicie, dostaliśmy naszą nagrodę. Ponownie zadanie zniknęło i mamy jedynie część pierwszą, która, tak jak mówię, wyjdzie dopiero w wtorek. Tak, praktycznie wszystkie inne zadania popularne. Więc no, to było całe te sekretne zadanie Gwenpool. Tak one wyglądało. Tu je znajdziecie. I tak jak mówię, musicie poświęcić na to 3 mecze, wykonać te zadania. Możecie za to odebrać darmowe 45 tysięcy expa plus jeden cały poziom. Czyli naprawdę za wykonanie tych 3 zadań otrzymujecie no 1,5 levela na czysto. Więc to by było na tyle. Ja wam dziękuję za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że wam się spodobał. I widzimy się następnym razem. Na razie.